Jak określić wiedzę i umiejętności, które potrzebujesz do osiągnięcia najważniejszych celów? No, trzeba się dowiedzieć, no jak się chce być księgowym, to trzeba wiedzieć, jaką mieć wiedzę i umiejętności. No, trzeba się znać na księgowaniu, trochę polubić matematykę. Jeśli chce być psychologiem, trzeba umieć słuchać ludzi. Bliska mi jest taka jednak wersja, o której już mówiłem, bycia najprawdziwszą wersją siebie, czyli podążania za tym, co mamy najlepsze w sobie, tak? Nie jestem jakimś takim miłośnikiem opierania się na słabych stronach i rozwijania słabych stron. Wprawdzie kiedyś mój kolega powiedział, wiesz, jak robisz to, co lubisz i potrafisz osiągać sukces, to nic specjalnego, zacznij robić coś, czego nie umiesz i nie potrafisz. Rozwiń się w branży, której w ogóle nie znasz. Jest jakieś wyzwanie. Ja tego nie kupuję. Nigdy nie byłem aż tak ambitny, żeby podjąć takie wyzwanie, że zajmę się czymś, na czym się w ogóle nie znam, dam sobie 3 lata i będę specjalistą od nie wiem czego, od perfum na przykład, tak? Będę, albo od wina, będę trzymał kieliszek, bujał, wąchał i rozpoznawał bukiety i tak dalej. Nie, to zdecydowanie wolę teraz mówić do Państwa i stać na scenie i trzymać się tego, do czego zostałem stworzony, powołany. Także myślę, że warto oscylować wokół takiego szerokiego zakresu swoich umiejętności, które już mamy, które łatwiej jest nam rozwinąć i w których możemy rzeczywiście osiągnąć więcej i jeszcze zarobić na tym największe pieniądze, niektórzy by powiedzieli. W moim przypadku to jest tak, że te pieniądze zawsze szły obok, równolegle, tak? Czyli ja robiłem to, co robię, prowadziłem warsztaty, potem doszedłem do wniosku, że to warsztat to nie jest moja bajka. To spędzanie 2 dni z grupą, te analizy i nagrywania scenek i tak dalej, to nie jest to, co lubię najbardziej, że dla mnie scena, krótkie formy wystąpień są dokładnie tym, w czym chciałbym się odnaleźć i tak zrobiłem, a potem się okazało, że odniosłem sukces i znalazłem się na TEDzie, a wszystko, co dalej się wydarzyło, było tego następstwem i konsekwencją. Także trzymajcie się tego, co jest waszym atutem i z czego możecie być najbardziej dumni i znani. Jakie wspierające przekonania pomogły ci dotrzeć tam, gdzie jesteś? Kiedyś się bałem, nie robiłem, dzisiaj się boję i robię. No, że dam radę. Że dam radę. No trudno, ciężko będzie, ale dam radę. Poradzę sobie, poradzę sobie, poradzę sobie. Że wszechświat mi sprzyja. Że będę robił dalej to, co robię, a to się kiedyś razem wszystko ułoży w całość. Tak, miałem takie zawahanie w swoim życiu, kiedy jeszcze nie były modne i popularne wystąpienia. Czyli tam rok 2009, 2010 jeszcze, wtedy jeszcze mimo wszystko warsztat był czymś takim zrozumianym dla klientów, a wystąpienie krótkie jakoś tak nie do końca. Wystąpienia, wykłady kojarzyły się z uczelniami, z akademickim podejściem do tematu, a nie z praktyką. I powiedziałem, nie, będę robił dalej to, co robię, kiedyś to mi przyniesie efekty. No i za 2 lata, w 2012 roku wystąpiłem na TEDzie. A potem wykład się pokazał na YouTube i się okazało, tak, to wszystko spięło się w całość, ale według mnie dlatego, że było takie moje, bliskie mnie i zgodne ze mną. W związku z tym moje przekonanie było takie, wszechświat sprzyja ludziom odważnym, tym, którzy idą, wiedzą dokąd idą. Wtedy się dzieją magiczne rzeczy i dzięki tym magicznym rzeczom my doświadczamy takich cudów na ziemi, czyli niesamowity zbieg okoliczności. O, niesamowity zbieg okoliczności. Oczywiście pewnie trzeba szczęścia jeszcze trochę, czy takiego znalezienia się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, z odpowiednimi ludźmi i robienia odpowiednich rzeczy. No, trzeba jeszcze działać, tak? Czyli tutaj w tym wszystkim najważniejsze jest działanie, czyli przekonanie, że na zmartwienie najlepsze jest działanie, to jest przekonanie wspierające mnie. Jakie samoograniczające przekonania blokują w osiąganiu celów? No, takie proste, nie dam rady. To nie dla mnie, nie potrafię, nie poradzę sobie. Ja nie umiem. To się naucz. No nie dam rady. To myślę, że nie jest jakoś oryginalne. Człowiek po prostu nie wierzy w siebie, nie ufa sobie. Wręcz mówi, ja nie ufam sobie. No ale żyjesz, pracujesz, skończyłeś studia, no dlaczego nie ufasz sobie? Niektórzy pewnie lubią się tak biczować trochę, tak katować, żeby mieć wytłumaczenie później. No ale ja mówiłem, że nie dam rady. No i proszę, nie dają rady. Nawet niektórzy się cieszą. Jakbyśmy chodzili po rozżarzonych węglach, to ci, którzy ich poparzyli, to mówili, o, wiedziałem, że się poparzy. I byli szczęśliwi, że się poparzyli, że im się to sprawdziło, tak? Że są takimi nieudacznikami i to im się sprawdziło, bo oni w życiu tak mają. A ci, co przeszli po tych węglach i się nie poparzyli, to mówili, no, węgle jak węgle. No fajne było, ale nie odcinali kuponów od tego sukcesu, tak jakby mogli. Czyli nie mówili, jejku, mogę wszystko, jestem niezwykły, wszedłem na węgle.
Od tego momentu wierzę w siebie, ufam sobie, dam radę ze wszystkim. Bardziej cieszyli się czasami ci, którym to nie wyszło. No absolutne szaleństwo takie nasze. Tak? Czyli im bardziej dostajemy w kość, tym bardziej się cieszymy. No, że nikt nie obiecał, że będzie łatwo. Co to za tekst w ogóle? Nikt nie obiecał, że będzie łatwo. To my decydujemy o tym, czy jest łatwo, czy nie łatwo. To jest kwestia głowy. To jest kwestia tego, czy mamy poczucie, że ten wysiłek ma sens, czy nie ma sensu. No oczywiście, że nie, jeżeli chcemy coś osiągnąć, coś dla nas ważne, wartościowe, to wymaga wysiłku. Droga na szczyt jest zawsze pod górę. To nic oryginalnego. Wejście na szczyt i zdobycie go innym szlakiem, inną drogą, wymaga innego przygotowania i innych kompetencji, umiejętności, ale ludzie to robią. Oczywiście nie musimy codziennie wchodzić na szczyt, ale warto, jak już tam wejdziemy, mieć poczucie, że naprawdę ten sukces nas wzmacnia, dodaje nam siły. A jeżeli go nie osiągamy, to mieć poczucie, że za każdym sukcesem stoją porażki. Zawsze. To jest kwestia, ile ich stoi. A można oczywiście powiedzieć, że nie ma porażek, są tylko błędy, lekcje, uczymy się. To żadna porażka, to nowe doświadczenie, to nowa wiedza, nowe kompetencje. Także to jest wszystko kwestia też żonglowania swoją głową, swoimi myślami, swoimi słowami i takich emocji do siebie, czyli takiego lubienia siebie, takiego bycia dla siebie dobrym człowiekiem po prostu i patrzenia na siebie jak na potencjał, a nie na jak kubkę nieszczęścia, której nic nie wychodzi. W jaki sposób uczysz się nawyków, których potrzebujesz, aby osiągnąć więcej sukcesów i działać bardziej efektywnie? Trochę o tym powiedziałem przy zmianach. No po prostu taką metodą step by step. Ja raczej nie jestem z tych, co lubią tak się rzucić i wywrócić sobie wszystko do góry nogami, skoczyć na główkę z trzeciego piętra do basenu i poczuć, że dałem radę, było, ale się działo, tak grubo było. Raczej z tych, którzy potrzebują się tutaj tak nastawić, nastroić, przygotować, podzielić trochę na części i też potrzebują taką presję. No, masz czas do wtorku i już nie ma innego rozwiązania, ponieważ ktoś będzie na to czekał. Tak? Potrzebuje takiego zewnętrznego czasami bodźca. Nie jestem mistrzem mobilizacji, zawsze o tym mówiłem. Jestem mistrzem założenia, że dobra, zrobię jutro. To jeszcze pośpię godzinę. Zawsze tak miałem. Tego nie lubiłem w sobie, ale teraz gdzieś tam zaakceptowałem. Wiem, że potrafię się zmobilizować. Wiem, że dla rzeczy ważnych, wartościowych, zgodnie z moimi jakimiś ideałami i w zgodzie z jakąś misją, którą mam, jestem w stanie zrobić dużo więcej. Ale też wiem, że nie mam ducha rywalizacji. W związku z tym takie powiedzenie, no, ty nie zrobisz? Nie, nie zrobię. No tak. To w ogóle nie działa. Ja sobie też tak nie mówię. Jacek, ty nie zrobisz? Nie, w ogóle sobie tak nie mówię. Nie, no zrobię. Tylko potrzebuję poczucia sensu w tym, co robię. Czyli ta zmiana nawyków, wbrew pozorom, jest prosta, jeżeli mamy poczucie sensu. Jeżeli mamy to słynne dlaczego. Dlaczego to robisz? Dlaczego się tym zajmujesz? Dlaczego pracujesz w tej branży? Dlaczego to jest twoja pasja? Co z tego masz? To wtedy to jest prostsze tak naprawdę. Najgorzej, jeżeli mam takie poczucie, wszystko się da zmienić, każdy może być tam, gdzie inni są, możemy wszystko osiągnąć. Nie, to nieprawda. Nie możemy wszystkiego osiągnąć, nie możemy być wszędzie tam, gdzie inni byli. Jeżeli ktoś coś na świecie zrobił, to my też to zrobimy. Nie, to nieprawda według mnie. Ktoś zrobił w ramach swoich możliwości fizycznych, psychicznych. Oczywiście można ten mental zmieniać i wchodzić w jakąś, nie wiem, sytuację, która jest abstrakcyjna, a potem jednak odnajdujemy się w niej, przekraczać granice, nie wiem, obłożyć się lodem i siedzieć w tej wannie z lodem, chociaż się lubi ciepło. Ale ja sobie na przykład siebie zupełnie nie wyobrażam. Ja jestem człowiek, który lubi ciepło i dla mnie jest zawsze zimno. To też trochę wynika z mojej konstrukcji fizycznej. Nie wiem, jak to tam fizjologicznie wygląda, ale wiem, że tak zawsze miałem. Muszę mieć czapkę na głowie, bo się przeziębię. A inni wyjdą pod koszulkę, jest im dobrze. Tak? Są ludzie, którzy chodzą całą zimę, znam takich, całą zimę w sandałach na przykład, jest ok. Teraz pytanie, czy ja mogę wejść do wanny z lodem? Pewnie mogę. No ale nie wierzę w to. Nie wiem, co trzeba by zrobić z moją głową, żebym ja w to wierzył. W ogóle nie chciałbym się znaleźć w tej wannie z lodem. Nie widziałbym idei dla tego. No chyba, że była rzeczywiście jakaś wielka tutaj akcja i można by ratować życie tym. Ale to wolałbym zrobić coś, co jest tym, czym jestem dobry i to nie tylko będzie efektowne, ale też ja będę w stanie temu podołać, tak? Także
Także myślę, że w ramach swoich możliwości, swojego charakteru, osobowości, potencjału intelektualnego i tak dalej, możemy robić bardzo różne rzeczy, ale musimy mieć świadomość, że fajnie jak to jest gdzieś tam w zgodzie z nami, bo wtedy jesteśmy jeszcze do tego szczęśliwi. Mamy takie poczucie, że to ma sens.